zobaczyliście może, jak przyszedł facet do domu o 3 nad ranem, oczywiście nieźle nawalony, i słyszy, jak zegar dzwoni raz, drugi, trzeci raz, nie? A on stoi i mówi: przecież wiem, że jest 1 w nocy, nie musisz mi tego 3 razy powtarzać, nie? może to, nie? A może miałeś sam kiedyś taką sytuację, kiedy stajesz w nocy i postanowiłeś: kurde, pójdę do łazienki, no bo mnie ciśnie, no po prostu. Wstajesz, wiesz, taki zaspany, szukasz trochę po omacku, podnosisz klapę i w tym momencie żona krzyczy: zostaw mojego laptopa. Słuchaj, generalnie nie musi być takich akcji, aż takich, żeby mieć problem z alkoholem. To nie jest tak, że musisz być stałym bywalcem rowów, czy słuchaczem płyt chodnikowych, tak? Chodnikowych, nie winylowych, żeby mieć problem z alkoholem. Dzisiaj, w 3 części naszego kursu, przyjrzymy się symptomom choroby alkoholowej. Symptomy te zostały opisane w normach ICD-10, tak, bo podkreślam cały czas, że alkoholizm to nie jest kwestia silnej woli, tylko to jest kwestia choroby i pewnych różnych schematów działania i również leczenia. Na tym się skupiamy. I te symptomy zostały opisane już dość dawno temu. Ja postaram się te symptomy najprościej, jak się tylko da, przedstawić tutaj na kanale. Będę się posługiwał artykułem, który napisałem w 2017 roku. I tak sobie po prostu przelecimy przez te symptomy. Co ważne, bardzo bym chciał, żebyś słuchając teraz o tych symptomach, porównywał własne picie do picia osoby, która no czasami wypije, ale na pewno wiesz, że nie jest uzależniona. Kto to może być? No najpewniej jakiś frajer i lamus. Bo tak bardzo często jest, że gdzieś w ten sposób patrzymy na ludzi, którzy no nie są uzależnieni, po prostu piją mniej w sposób kontrolowany. Zastanów się, czy masz kogoś takiego. Ja akurat się porównywałem do mojego szwagra, który no tak ogólnie mówię, życiowo ogarnięty, dobrą robotę ma, mieszkają sobie w mieście, jeżdżą na wakacje 2 razy w roku. Taka, przepraszam, zdrowa przeciętność, taka naprawdę zdrowa norma. Wypić on sobie wypije czasami, ale tak jak porównywałem jego picie do mojego, oj, to żeśmy się różnili bardzo. Tu nie chodzi o to, żeby porównać się do abstynenta, no bo jeżeli abstynent nie pije w ogóle, to nie ma o czym gadać. Natomiast poszukaj takiej osoby. Jeżeli nie masz nikogo znajomego takiego, kto wiesz, że czasami wypije, ale na pewno nie jest uzależniony, no to chyba nie ma sensu dalej słuchać tego filmu, tylko po prostu szukać pomocy. Natomiast myślę, że no każdy gdzieś z nas ma, jak głębiej poszukamy kogoś krewnego, kogoś znajomego, kto czasami wypije, ale na pewno nie jest uzależniony, na pewno nie pije tyle, co ja, co ty, nie? W tym momencie zastanów się nad tym. I teraz jak będę przedstawiał te symptomy choroby alkoholowej, to po prostu zawsze gdzieś miej w głowie twoje picie kontra picie tego znajomego. To jest bardzo ważne. Dlaczego? No to sobie wyjaśnimy oczywiście pod koniec filmu. Moi drodzy, i teraz tak. Pierwszy symptom choroby alkoholowej to jest silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu, czyli głód alkoholowy. Teraz pominę tutaj te definicje wszystkie naukowe i tu dość szybko sobie przelecimy przez ten punkt, dlatego że możesz sobie wygooglać, czy na YouTubie, czy w internecie, dzienniczek głodu alkoholowego. Bo generalnie często osoby, które nie są gdzieś w temacie blisko, myślą, że głód alkoholowy to jest taka silna i natrętna chęć picia. Po prostu, wiesz, masz takie tunelowe myślenie, klapki na oczach i nie myślisz o niczym innym, tylko o tym, żeby się nachlać. Owszem, to jest jeden z wielu objawów głodu alkoholowego. Natomiast głody alkoholowe to często jest takie, wiesz, poddenerwowanie, czegoś ci brakuje, nie wiesz czego, jakieś takie suche kace, gdzieś tam, no myślisz o tym piciu, wiesz, nie, gdzieś takie są różne tematy, coś cię skubie, taki jesteś, najczęściej właśnie wiąże to się z emocjami jakimiś takimi, wiesz, złości, nie, zdenerwowania, jesteś nakręcony na ludzi gdzieś, nie, globala sobie robisz, w dołki takie mocne wlatujesz, kiedy nie masz alkoholu na przykład. To w takim mega skrócie, bo my dzienniczek głodu alkoholowego tu w kursie sobie też omówimy, ale ja już też to opisywałem i na blogu, i też omawiałem to w filmie, więc możesz sobie na YouTubach poszukać. Nie, to po prostu generalnie zastanów się, jak sobie wyobrażasz głód i
czy on gdzieś ci się pojawia, ten głód alkoholowy, kiedy oczywiście tego alkoholu nie ma, nie? No i porównaj siebie wtedy do tej osoby, o której żeśmy wspominali przed chwilką. Kolejny taki główny z punktów, bo tu będą główne punkty i potem będę takie, wiesz, drobniejszych omawiał, no to główny punkt to jest upośledzona zdolność kontrolowania picia. Trudność w unikaniu rozpoczęcia picia, trudność w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem do wcześniej założonego poziomu. I to jest teraz tak. Różne są style picia. Wynika to z charakteru, z okoliczności różnych, sytuacji zawodowej i tak dalej. Ale pewne zasady znowu są dość ogólne. I ja teraz jakby tutaj ten główny punkt rozbiję na kilka mniejszych. I będzie to tak. Szukanie okazji do picia. Inicjowanie picia alkoholu. I tutaj z mojego artykułu będę czytał. Ja na przykład uwielbiałem prowokować grilla u mamy, czy często jej pomagać w ogrodzie. Mamie lub innym. Gdyż wiedziałem, że będzie oczywiście procentowe papu. A to kumpel został ojcem. A to ktoś zmarł. Trzeba skórę opić. Każde spotkanie towarzyskie, czy zakup sprzętu lub auta, no trzeba opić, żeby się nie zepsuło. Powodów do picia można wymienić miliony, a na koniec brak powodu to też całkiem niezły powód. Czyli to jest właśnie to szukanie okazji. Nie? I często jest tak, że jeżeli chodzi o lato, jakieś właśnie prace w ogrodzie, prace gdzieś na działce czy coś, no bo wiesz, że tam sobie będzie stał czteropak albo sześciopak na początku, później oczywiście wiadomo, będzie tego więcej. Albo prowokowanie, wiesz, gdzieś jakiegoś grilla czy czegoś, czy zapraszanie gości, z którymi zawsze gdzieś ten alkohol jest, czy odwiedzanie takich ludzi, gdzie zawsze ten alkohol jest, nie? Zastanów się, czy są takie sytuacje, że gdzieś mniej lub bardziej, ale do tego rozpoczynania, inicjowania picia działasz. No tutaj też jak najbardziej inicjowanie kolejek. Czyli weź tam polej, bo szkłem nasionka, nie? Bo sucho w gambie się robi i inne teksty, nie? No zastanów się, czy gdzieś masz takie sytuacje. Kolejny taki podpunkt jakby tej grupy. Używanie specjalnych zabiegów umożliwiających wypicie większej ilości alkoholu bez upicia się. Sam tak robiłem oczywiście, chociaż tego nie kumam. To jest trochę, wiesz, jak jazda z wciśniętym gazem i hamulcem naraz. Ale przykładowo właśnie tłuste jedzenie, kawa, dużo ruchu, pocenie się, czyli właśnie no poprzez, wiesz, no nie wiem, coś wypijesz, jakiś rosół, coś, barszczyki, wiadomo, inne pierdoły, oczywiście zaprawa dzień wcześniej, nie? Czyli wiesz, że pójdziesz, nie wiem, na wesele czy coś, no to już tam parę dni wcześniej trochę się trzeba zaprawić, wiesz, o co chodzi, nie? Generalnie patrząc tak na chłodno zupełnie, na tą sytuację całą, weź się zastanów. Po co pijemy alkohol? No generalnie wypicie jakiejś niedużej ilości alkoholu bywa przyjemne. W sposób zdrowy i kontrolowany oczywiście. I po to pijesz, żeby poczuć tą przyjemność. A teraz, po co są te zabiegi? No żeby tą przyjemność czuć dłużej, żeby więcej wypić, rozumiesz? No ale teraz, żeby więcej wypić w pewnym momencie, to i tak się skończy urwanym filmem, bo tak jest zawsze, prawda? Nawet jeżeli te niektóre zabiegi coś mogą nam pomóc, no to po prostu pijesz, pijesz, pijesz i w pewnym momencie jest kompletne odcięcie. No to jest całkiem do bani. A oczywiście zapewne ze swojej historii picia już wiesz, że to się zawsze głupio kończyło, więc no nie bardzo jest sens jakby to w takie zabiegi się wbijać. No bo mówię, to jest trochę jak jazda z samochodem z wciśniętym gazem i hamulcem. Zastanów się, czy przypadkiem twój gdzieś taki znajomy, bliski, krewny, który gdzieś czasami wypije, ale na pewno nie ma problemu z alkoholem, czy on też jakieś takie, wiesz, kombinacje robi, nie? Cyrki, bo to jest jeden z takich naprawdę dość już poważnych symptomów, gdzie kombinujemy, żeby wypić więcej. Kolejny podpunkt. Trwanie na imprezie, dopóki jest alkohol na stole. No to jest klasyka. Żona, dziewczyna, czy tam chłopak, ktoś mówi ci, chodź już do domu, idziemy, no już jest późno, nie? Czekaj, dobrze się bawimy, jeszcze zostaniemy. No i oczywiście najczęściej jest tak, nie czekasz na to, żeby, wiesz, ze znajomymi posiedzieć się, potańczyć, pobawić, no tylko jeszcze jest, wiesz, butla na stole, nie? To się też często wiąże z tym, że na przykład pijesz, dopóki jest. Czyli, wiesz, nie ma czegoś takiego, że zaczniesz,
czy na imprezie, czy w domu. I no dobra, poczułem coś tam, jakiś chill, czy tego. Wystarczy, jest dobrze, jest fajne, nie? Nie, dopóki jest ogień po prostu, atak, nie? Do końca. No, oczywiście wiadomo, często jest tak, że później się włącza szwendacz. Czyli idziesz, wiesz, w długą, w miasto albo gdzieś jeszcze, no żeby się zwyczajnie dochlać, nie? Dowalić. Ewentualnie, jeżeli jest na takiej imprezie tego alkoholu mniej, no to wtedy kombinujesz, kurde, szybko trzeba się zawinąć do domu i tam, wiesz, cyk, 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 cichaczem gdzieś do piwnicy, na strych, czy nie wiadomo gdzie, albo po drodze jeszcze oczywiście na stację, wiesz, tam muszę jeszcze sobie coś dokupić, nie? Czyli generalnie, jak już zaczniesz, to jest cholerny problem, żeby skończyć. Zwłaszcza dopóki jest alkohol, no bo bywa, że jak tego alkoholu nie ma, czasami ludzie odpuszczają, po prostu, a nie ma, dobra, to w dupie, to trudno, nie ma, nie? Ale bardzo często jest tak, że nawet jak nie ma, no to jest kombinacja, żeby gdzieś kupić po drodze jeszcze, żeby z zapasu zaczerpnąć, albo w domu z barku, czy coś. Czyli jak już złapiesz, to już nie ma zmiłuj. To jest też bardzo, bardzo taki, wiesz, jeden z, no, z silnych objawów, że coś z tym piciem jest nie tak. Coraz częstsze upijanie się. No chyba nie trzeba wyjaśniać. Z urodzin i innych wyjątkowych, w cudzysłowie, okazji do weekendów, później do piwka czy dwóch dziennie i ani się nie obejrzysz i na każdym zdjęciu jesteś z butlą. Wiesz, to jest też tak, że nawet często bywasz kojarzony gdzieś, nie? On tam lubi wychlać czy coś, nie? Lubi wypić. Po prostu też zwyczajnie się zastanów, czy przypadkiem nie jest tak, że kiedyś właśnie były jakieś okazje, urodziny, wiesz, to też jest takie. W naszej kulturze akurat tutaj mamy tak, że jakakolwiek okazja, urodziny, święta, coś, no to jest ogień po prostu, nie jest chlanie. No to jest słabe generalnie, ale tak jest. I te okazje są coraz częstsze. Oczywiście, tak jak wspominałem, powodów do picia, co się znajdzie milion. Natomiast warto pomyśleć też o tym, co jest grane, jeżeli chodzi o to chlanie, że jest go tak wiele, nie? I zastanów się, czy przypadkiem nie ma go coraz częściej. O, ale już teraz nie przesadzaj, to czy po robocie to sobie można browara wypić, nie? Jo, na pewno, wiesz, codziennie na przykład, albo kilka razy w tygodniu, to jest, wiesz, aż tak ważne, potrzebne. Wiesz, my mówimy o problemie alkoholowym i to się tak zawsze zaczyna. Słuchaj, to nie jest tak, że alkoholikiem zostaje się z dnia na dzień. Ba, to nie jest tak, że alkoholik to jest menel taki, wiesz, wrowie kompletnie bez niczego. Absolutnie, no takich ludzi to jest 10% wśród wszystkich uzależnionych. Ja to często podkreślałem w filmach. I tu to się nie zmienia po prostu. Generalnie picie codzienne, no to jest ciąg. Przerwanie ciągu polega na tym, że przez 24 godziny w ogóle nie pijesz nic. Jeżeli zastanowisz się, że codziennie pijesz jednego, dwa browary, codziennie, to jest picie ciągiem. No po prostu, taka jest diagnoza. Więc zastanów się, czy przypadkiem nie masz czegoś takiego, że codziennie gdzieś chłeptasz tego browara, czy tam, wiesz, wino, czy coś, nie? Ograniczanie kontaktów towarzyskich z ludźmi niepijącymi. A kto by wysiedział z tymi nudziarzami, frajerami i jakby tam jeszcze ich nie nazwał? Boże, jaka to była mordęga. Wiesz, jakieś przyjęcie, gdzie no nie ma tego alkoholu, czy coś, i trzeba siedzieć, po prostu ciebie suszy, rura pali, wiesz, że w domu tam czeka, a ty tu musisz gnieć jeszcze, nie? To jest, wiesz, ciężki temat i po prostu jak masz iść do takich ludzi, to cię męczy, albo pójdziesz tam, a on po prostu znowu wystawi, wleje po kieliszku jakiegoś tam, wiesz, drogiego whisky, czy coś, wypijesz, wkurzysz żołądek i nic poza tym, nawet w banie nie zaszmera. Jaka porażka, wiesz, i w ten sposób sobie myślisz. A z kolei znowu znajomi, gdzie wiesz, że tam jest, wiesz, zawsze stół obfito obstawiony butelkami. O, idziemy, nie? To on jest w porządku, nie? On jest dla mnie jak brat, nie? Wiesz, o co chodzi. Pomyśl o tym, czy przypadkiem nie dobierasz znajomych trochę pod kątem picia. Czyli ci, gdzie tego alkoholu nie ma albo jest mało, no, tam nie, słabo, no, już idę jak muszę. Ale tam, gdzie, wiesz, alkohol jest, jest super, zastanów się nad tym, czy przypadkiem czegoś takiego nie masz, nie? Może właśnie wśród tych znajomych nudziarzy znajdziesz tą osobę, do której możesz porównywać swoje picie. Dbanie o to, aby w domu nie zabrakło alkoholu. To jest fenomen. Jedyna rzecz, którą w miarę kontrolowałem, to, że na ogół zawsze coś było. Może nie w domu, w barku, bo na ogół piłem w ukryciu, ale po kątach pochowane miałem zawsze.
Zapasy jakiekolwiek byłyby wielkie, i tak były za małe. Najgorzej było na święta, kiedy sklepy były pozamykane. Oczywiście każde spotkanie u mnie zawsze było nakrapiane, no prawie zawsze. Więc sprawa wygląda tak, jak coś nie jest potrzebne, to się tego w domu nie trzyma. Bo kto ma w domu w szafkach pampersy, jeżeli nie ma niemowlęcia? W domu trzymamy zapasy, wiesz, jakiejś żywności, leków oczywiście, no na wszelki wypadek może być, tak? Papier toaletowy warto mieć, no kto siedząc na wazonie zorientował się, że nie ma papieru w łazience, miał problem. Myślę, że każdego gdzieś to kiedyś spotkało. I takie rzeczy oczywiście trzymamy zapasy. Natomiast wiesz, robienie zapasów alkoholu na długie weekendy, na coś właśnie, to było najgorsze, pamiętam. Dzisiaj chyba mam wrażenie, jest łatwiej, bo mam też, wydaje mi się, zresztą to statystyki wszystkie pokazują, że sklepów monopolowych jest coraz więcej i niestety też pijemy coraz więcej. Więc pewnie też dużo łatwiej kupić alkohol niestety dzisiaj. Natomiast pamiętam jeszcze te kilkanaście lat temu, kiedy piłem, pewnie, że szło tam, wiesz, nie? W razie czego zawsze z meliny się wyciągnęło jakiś alkohol. Natomiast no, bywało, że były te sklepy pozamykane, nie? I trzeba było kombinować albo daleko iść. I wiesz, wtedy wiedziałeś, a pierdziele, 1 stycznia zamknięte, trzeba jakiś zapas zrobić, nie? Albo w święta, wiesz, w Wigilię kupię więcej, wiesz, wody i tego, i browarów czy czegoś, żeby było na święta jeszcze i gdzieś tam, wiesz, pochowane, pokitrane. Weź zobacz w ogóle, ile kasy na to idzie, nie? No i oczywiście wtedy w Wigilię wychlane to, co miało zostać na pierwsze święto, w domu zrobiona zadyma i tyle z tego było, nie? Wiesz, bo robienie zapasów pod kontrolą, picia już absolutnie, nie? Zastanów się, jak to, czy chomikowałeś, nie? Ten alkohol właśnie, gdzieś po krzakach. Picie w pracy. Powiem tak, jak pijesz w pracy, czy zdarza się często chodzić na kacu do pracy, no to oczywiście witaj w klubie. U mnie było tak akurat, że pierwsza moja taka poważniejsza robota, tam już się chlanie w pracy zaczęło i to spowodowało takie picie codzienne, więc to też wszystko pchnęło. Mówię, zależy co, nie? Bo są takie prace gdzieś, służby, kierowcy czy coś, gdzie w samej robocie na przykład za bardzo chlać nie można. Natomiast jak już wiesz, po robocie się dorwiesz, to jest atak po prostu, nie? Wiesz, statystycznie niestety, ale też właśnie wielu kierowców, nie? Nadużywa alkoholu gdzieś. I tak jak teksty, każdy majster nie wypije, jak nie pijesz, to kablujesz. Nie? Przecież to tylko browar, nie? Wiadomo, każdy majster musi sobie wypić. Są wszystko takie kocmopały. Byleby sobie, wiesz, usprawiedliwić swoje chlanie, nie? No tak na logikę, wiesz, bo to wyprzedzając pewne rzeczy. Gdzieś jakiś wypadek, coś, pod wpływem alkoholu, przecież masz zamiecione po ubezpieczeniu, po wszystkim, nie? Więc no warto gdzieś o tym też pomyśleć, żeby nie odstawiać jakichś cyrków, ale tak czy siak, jeżeli zdarza ci się picie w pracy albo częste chodzenie na kacu do roboty, to już jest naprawdę bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, że coś z tym chlaniem jest absolutnie. Picie w samotności. Ja tam lubię swoje towarzystwo, bo lubię z inteligentnymi ludźmi przebywać. To zabrzmiało. Natomiast tak, pijemy często gdzieś rozrywkowo, wiesz, dla towarzystwa i tak dalej. To zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze to picie jest zdrowe. No, ale picie w samotności jest słabe. Zwłaszcza jeżeli jest to jedyna forma relaksu, albo taka forma relaksu bardzo okrojona, gdzie pijesz w samotności, nie? Warto nad tym pomyśleć, bo to jest duży problem, nie? Punkt kolejny. Powtarzanie gotowej odpowiedzi na stwierdzenie bliskiej osoby, znowu piłeś. To jest w ogóle klasyka. Bo była okazja, bo nie mogłem odmówić. Szef to frajer, szef postawił, bo ciepło, bo zimno, bo mam szczęście, bo mam pecha. No i 2 miliony gotowych usprawiedliwień. Zastanów się, czy wracając z roboty do domu pod wpływem, kiedy żona, dziewczyna, mąż, chłopak mówi ci, słuchaj, chyba coś wypiłeś i ty masz od razu przygotowany już po drodze wachlarz, nie? No bo tam kumplowi się dzieciak urodził, to wiesz, postawił, wiesz jak jest, nie? A bo tam szef miał urodziny i przyniósł tam, wiesz, zapasy z urodzin, króla zrobił, żarcie, no. Masz te gotowce, takie gotowe odpowiedzi. No tak znowu zastanawiając się na chłopski rozum, czy na cokolwiek innego też gdzieś rozkminiasz?
Czyli wiesz, nie wiem, no, kupiłeś sobie po drodze hot doga na stacji i się zastanawiasz, żrąc tego hot doga, kurde, jak wyczuję ten czoskowy posmak, no nie po browarze akurat, bo to czoskiem też wali, ale no po tym sosie z hot doga, co ja jej powiem, nie? Kurde, no, że w robocie mieli, nie? Przywieźli, kumpel dał, przecież jedzenie nie będę wyrzucał, wiesz. No na ogół nie kombinujesz, nie? Nie szukasz takich, wiesz, wypowiedzi, no chyba, że mieszkasz z jakimś psychopatą, no to się musisz tłumaczyć z jedzenia. Ale mówimy teraz o alkoholu, prawda? Więc jeżeli masz taki gotowy wachlarz, no to nie. Picie ciągami. To jest to, co mówiłem, czyli przerwanie ciągu to jest 24 godziny bez jakiegokolwiek alkoholu. Nawet browar dziennie. Ale ja tylko piwko dziennie wypiję. Ja to w ogóle uwielbiam, jak ktoś zmiękcza nazwę alkoholu. Piwko, wódeczka, co ty kuźwa o swoich dzieciach mówisz? Wiesz. Piwko dziennie, to codziennie, to jest ciąg. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ale ty przesadzasz. Jo? A z jakiego powodu jesteś tu akurat na tym kanale? Narzucenie sobie okresu abstynencji po to, by udowodnić sobie i bliskim, że panuje nad swoim piciem. To jest też taka klasyka, nie? Czyli na przykład, przez Adwent ani grama, a po Adwencie święta zalane, nie? No bo ryba lubi pływać, chy. Lub na przykład, kochanie, udowodnię ci, że przez miesiąc ani grama nie wypiję. A jak w ogóle udało się nie pić, to po tym czasie oczywiście lufa i ogień i nadrobienie, rzecz jasna, tematu. To, że powiesz nie, nie znaczy, że masz jeszcze kontrolę. Ja piję akurat codziennie, ale głównie utrzymywałem stan podpicia i też umiałem powiedzieć nie, kiedy mnie za bardzo szmerało. Do następnego dnia, kiedy już tylko zaczynało ze mnie schodzić. Wtedy było już tylko, idziemy na piwo, kumpel do mnie mówi, dobra, namówiłeś mnie. Nie? No tak to się kończyło. Znaczy mnie oczywiście nie trzeba było w ogóle namawiać, żeby gdzieś na browara wyjść. Stopniowa rezygnacja ze swoich zainteresowań, norm, wartości. To trochę żeśmy w ostatnim filmie na ten temat mówili. Odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz, jaką masz pasję, jakie hobby. Motoryzacja, sport, rękodzieło, film, muzyka. Może grzybobranie lub wędkowanie. Teraz pomyśl, kiedy ostatni raz poza piciem robiłeś coś, co lubisz. Seks się akurat w tym punkcie nie liczy. Czy masz wrażenie, że to wszystko poszło gdzieś w dal? I tu właśnie chodzi o to, że tu się trzeba zastanowić nad tym, czy przypadkiem życie nie zaczyna się gdzieś kręcić wokół alkoholu. Ze względu na pieniądze, ze względu na czas, ze względu na konsekwencje, prawda? I najczęściej, tak delikatnie, najszybciej alkohol zaczyna nam odbierać właśnie to, w jaki sposób spędzamy wolny czas i nam zaczyna odbierać hobby, pasję. To, żeśmy w ostatnim odcinku się do tego wracali, jakby może sobie wrócić do tego, ale znowu pomyśl, porównaj się do tej swojej jakiejś tam znajomej osoby, która ci powie, hej, coś tam, znaczy do tej osoby, która pije, ale pije w sposób kontrolowany na pewno, czy ona też zawala swoje hobby, zainteresowania, pasje ze względu na butelkę, nie? Zakładanie sobie, że na spotkaniu towarzyskim wypije niewielką porcję alkoholu, po czym po wypiciu tej porcji, wypijanie następnej i następnej. Wiesz, to jest zawsze to samo, nie? Ile razy obiecałeś, ile razy mówiłeś, że nie będziesz. No właśnie, ile razy. To jest tak, że to, co mówiłem wcześniej, jest problem z zakończeniem picia i również z rozpoczęciem, czyli rozpoczynasz pierwszy, kończysz ostatni, albo jak już jesteś odcięty, kończysz, nie? I mówisz, idziecie gdzieś na imprezę, dobra, tym razem się nie nachlam, nie? I wiesz, jeden browar, drugi browar, patrzysz, jak twoja luba, czy luby, wiesz, już tam Luka, kurde, się poddenerwowany robi, ty słuchaj, weź trochę wyluzuj, weź trochę zwolnij, nie? Bo trochę za duże tempo masz, nie? Wszystko pod kontrolą, nie? A za godzinę jesteś w stół wbity, wiesz. Pomyśl o tym, czy przypadkiem nie zakładałeś sobie, a potem znowu była dupa, nie? Że znowu się nie udało. Możesz to przenieść na inne rzeczy, nie wiem, na przeglądanie internetu, na przeglądanie, wiesz, jakichś, nie wiem, innych tam, no tak generalnie, stron różnych internetowych. Na przykład na jedzenie czy coś, wiesz, to są też objawy pewnej utraty kontroli, że coś sobie założysz i kurde, nie wyjdzie, nie? I tu nie chodzi mi o jakiś wspomniany zapał, takie rzeczy, że też, no, chciałem schudnąć i nie wyszło. Wiadomo, natomiast
proces chudnięcia jest bardzo długi, a decyzja o podjęciu tego, żeby nie pić, no to wiesz, efekty już możesz mieć od razu, prawda? Wiesz, i tutaj jest problem, nie? Żeby gdzieś się zatrzymać. To było 13 takich jakby podpunktów do tego głównego punktu. Słuchaj, czyli upośledzona zdolność kontrolowania picia. No to są właśnie takie najprostsze, najbardziej oczywiste symptomy utraty kontroli. No bo generalnie alkoholizm jest utratą kontroli picia. Zastanów się nad tym. Kolejna rzecz. Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania. No i tu będzie krótko. Każde klinowanie czy picie na kaca w stylu czym się zatrułeś, tym się leczy. To trzeci objaw uzależnienia. Po każdej imprezie czy nie imprezie, pierwsza rzecz, o jakiej myślisz kolejnego dnia, to alkohol. Oznacza, że jest bardzo, bardzo daleko. Na dodatek pełne przekonanie, że poczujesz się lepiej i zaraz będzie dobrze, napędza błędne koło. Tak rodzą się ciągi alkoholowe. Czyli jest kac, tak? Taki, ale wiesz, mega kac. I oczywiście jest atak od razu, nie? Na kaca. Czym się zatrułeś, tym się lecz. Jeżeli powstają ciągi alkoholowe, czyli takie chlanie codzienne, picie w celu złagodzenia różnych właśnie tych objawów, no to się robi problem i to bardzo duży. Objawy abstynencyjne. To nie kac. Kaca mają osoby uzależnione. Człowiek, który jest uzależniony, ma jeszcze objawy abstynencyjne, bo kaca może mieć każdy również, tak? Wypijesz pierwszy raz, czy kiedyś wypijesz pierwszy raz alkohol, dostajesz kaca, no to nie byłeś od razu alkoholikiem przecież. Natomiast objawy abstynencyjne, tu ze strony medycznej przeczytam takie dwa punkty. To jest tak, stadium zwane wczesnym z objawów abstynencyjnych, czyli utrzymujące się od kilku lat lub dominują objawy ze strony układu wegetatywnego, to jest tej części układu nerwowego, która kieruje czynnościami organizmu niezależnymi od woli. Są to bóle i zawroty głowy, osłabienia, bóle mięśniowe, pragnienie, nieprzyjemny smak w ustach, nudności, biegunki, napadowe, poty, kołotanie serca. No to właśnie te ostatnie zwłaszcza, nie? Poty, bieguny, nudności, kołotanie serca. W momencie, kiedy nie ma alkoholu, na drugi dzień na przykład pochlałeś i gdzieś ci się to zdarza, nie? Taki jesteś, wiesz. No to są objawy abstynencyjne. To są już takie, wiesz, medyczne powikłania. I stadium późne obejmuje oprócz wcześniej podanych objawy w sferze psychicznej, charakterystycznymi zaburzeniami nastroju i snu. Najbardziej typowy jest nastrój lękowo-depresyjny, tak zwana depresja alkoholowa, często z gniewem i drażliwością. No to jest też takie typowe bardzo, nie? Ta drażliwość właśnie. Na ciężkim kacu. W ciężkich stanach omamy, przewidzenia, majaczenie alkoholowe, drgawkowe, napady abstynencyjne. To są bardzo niebezpieczne objawy, bo można zejść po prostu przy takich już objawach mocnych, tak? Ostry zespół abstynencyjny trwa początkowo 1-2 dni, później wydłuża się do kilku dni, a nawet tygodni. Przypuszcza się, że odzwierciedla on zmiany części mózgu zwanej międzymózgowiem. Niekiedy zdarza się, że u osób uzależnionych w czasie utrzymywania abstynencji pojawiają się objawy przypominające zespół abstynencyjny. No czyli to są już takie naprawdę mega, mega, wiesz, jazdy, nie? Z ciałem, wiesz. I zastanów się, czy przypadkiem twój znajomy, który ma rodzinę, robotę, żółty domek z białym płotkiem i psa o imieniu Burek, czy on też ma takie akcje, że go gdzieś, wiesz, nie? Zetnie, skręci, wymiotuje, wiesz, zalewa się potami, po prostu trzepie go telepie, nie? W momencie, kiedy nie ma alkoholu. Przepraszam. Zmieniona tolerancja na alkohol. I tu też się nie trzeba rozwijać. Ogólnie tak, do wszystkiego można się przyzwyczaić, pod warunkiem, że długo i często się z czymś przebywa. No to jest oczywiste, prawda? Zobacz, nawet teraz mamy początek zimy, to te pierwsze małe przymrozki, tu wiesz, trzepie, trzęsie, zimno, wiesz, jak cholera, no bo po lecie i ciepłej jesieni, no to wiesz, jest bardzo nieprzyjemnie, nie? A już tam później z czasem już się przyzwyczajasz, nie? Bo zobacz, 10 stopni, czy tam 8 stopni, załóżmy w październiku, a 8 stopni załóżmy w marcu, to jest zupełnie inne odczucie, prawda? A temperatura ta sama, no bo to jest kwestia jakby przyzwyczajenia. Do czego się można przyzwyczaić? Do stresu, do tabletek,
do śmierdzących skarpet. No, wiesz, też, no niestety też. W pewnym momencie nie czuję się tego, co kiedyś było, co najmniej uderzające. No, brudne skarpetki, czy, sorry, galoty, bądź skuteczne, tabletki przeciwbólowe. Generalnie nawet zobacz lekarze, normalnie ogarnięci lekarze, nie przepisują antybiotyków na byle piart, no bo one same z siebie, nasz organizm się jakby do nich przyzwyczaił, odpornił, one nie będą działać. I dokładnie tak samo jest z alkoholem. No i wiatenci zaczynają mówić, ale ty to masz łeb, nie? Ale ty to zniesiesz, wychlejesz, wiesz, nie? Już później często jest tak, że ta tolerancja bardzo spada, no bo wiesz, już jesteś tak wytruty i dojechany, że potem wiesz, 2-3 browary i jest, wiesz, znowu zlotny, ale wiesz, też jak walisz codziennie, ty możesz w miarę normalnie funkcjonować, ale w oddechu, no tam jest niemało tego alkoholu, więc to też jest takie dosyć zdradliwe, prawda? Zastanów się, słuchaj, jak to jest z tym piciem, czy przypadkiem nie masz tej tolerancji na alkohol, wiesz, podniesionej jednak, nie? No bo to jest dosyć oczywisty objaw. Kolejny punkt. Zwężenie, przepraszam, repertuaru do zachowań związanych z piciem alkoholu do jednego, dwóch wzorców. Czyli jeżeli wcześniej było tak, że piłeś ten alkohol w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, to potem już jest tak, że to są typowe inicjacje i miejsca. Za sklepem, w pracy, w krzaku, gdzieś tam, wiesz, na melinie, nie? Po robocie, gdzieś po drodze, wiesz, jedno, dwa miejsca, gdzie zawsze gdzieś tego browara żłopiesz, nie? I wtedy tylko leżą te buteleczki po tobie. Gdy jesteś rozpoznawalną twarzą baru, wiesz, wchodzisz do baru, czy wchodzisz do sklepu i mówisz dzień dobry, a idą na ladę, nie? No to wiesz, to już jest coś nie tak, nie? Hej, chyba tam dosyć często przebywasz. I to jest właśnie typowe, że na przykład ograniczasz głównie alkohol do picia w samotności. Ograniczasz alkohol do picia w ukryciu. Głównie, nie? Chodzi o pewne zawężenie. Wiadomo, jak jest gdzieś alkohol, no to jesteś ty. Natomiast sam z siebie gdzieś pijesz głównie w jednym, w dwóch tam miejscach, sposobach, nie? Jest takie zawężenie picia alkoholu. Pomyśl o tym, czy przypadkiem tak nie masz. I oczywiście pomyśl o tym, jak ten twój znajomy, nie? Abstynent. Znaczy nie abstynent, tylko osoba, która pije w sposób kontrolowany. Kolejny. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności i zachowań i zainteresowań. No i tu jest też tak, słuchaj, już krótko bardzo, czyli różne sposoby są, wiesz, na chilla, na to, żeby się odstresować, na to, żeby się gdzieś, wiesz, wyluzować i tak dalej, a w momencie, kiedy zaczynasz pić na problemy, bo miałeś ciężki dzień, bo miałeś ciężki tydzień, to już jest bardzo duży problem. I zastanów się, czy masz jakieś, wiesz, alternatywne sposoby na to, żeby radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami. Nie wiem, muzyka, sport, jakieś ćwiczenia, gdzieś mówię o zdrowych, bo wiesz, można jeść, no ale żarcie kompulsywne też nie jest zdrowe. Ale są różne sposoby na radzenie sobie z trudnościami, no bo wiesz, jak przestajesz pić, no to nie jest tak, że nagle trudności odlatują. 80% przynajmniej z twoich problemów odchodzi, związanych z piciem, nie licząc konsekwencji, które gdzieś tam się jeszcze za nami wleką jakiś czas po przestaniu picia. Natomiast picie na problemy to już jest duży problem, poważny. Natomiast jeszcze większy jest wtedy, kiedy na problemy, na trudności już masz tylko picie. Czyli nie masz innych, wiesz, nie wiem, sportu, spaceru, właśnie morsowania na przykład, ciepłe kąpiele, zimne prysznice, no wiesz, różne są sposoby, żeby czerpać generalnie przyjemność z życia, no bo nie ma nic złego w takiej postawie. Ale jeżeli ograniczasz to do chlania, to jest duży problem już. No i oczywiście picie alkoholu pomimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego. I to jest teraz tak, że nie chodzi o to, że wiesz o tym, iż alkohol no, jest pewną trucizną, ale zaczynasz dostrzegać konsekwencje chlania. Burdy robisz, to z roboty gdzieś cię wywalili, to gdzieś, wiesz, czujesz się źle, paskudnie skacowany, ne? To znowu zawiodłeś, okłamałeś bliskich, obiecałeś sobie, że w ten weekend się nie nachlasz, a znowu się nachlałeś i znowu wróciłeś do tego chlania. Czyli wiesz, że ten alkohol zaczyna ci przeszkadzać. Wpisałeś w internetach, jak przestać pić. Trafiłeś na przykład do mnie na kanał, więc wiesz, że coś z tym piciem jest nie tak. Mimo to, jak się troszkę lepiej poczujesz, jest od razu ogień. A czasami nawet jak się lepiej nie poczujesz, jest źle jak było, albo jeszcze gorzej,
no to też jest ogień, żeby złagodzić te nieprzyjemne uczucia, czyli to, co było we wcześniejszym punkcie. Zastanów się nad tym wszystkim, jak to wyglądało z twoim piciem, jak to wygląda u twojego znajomego. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, a jeszcze pijesz, możesz zrobić w ten sposób. To jest jeden z tych punktów wcześniejszych, że jeżeli pijesz głównie browary, to weź na przykład, nie wiem, wypij sobie raz w tygodniu szklankę piwa, nie? Czy tam jednego browara, maksymalnie, nie więcej. Raz w tygodniu, w piątek czy w sobotę. Jeżeli pijesz wódę, no to tam też raz w tygodniu, tylko raz w tygodniu, weź sobie malutki kieliszek, nie setę albo wiesz, pół litra, malutki kieliszek walnij i nic. I zacznij obserwować, czy nie będziesz miał takiego poddenerwowania, czy nie będziesz miał chęci, żeby się nachlać, a czy nie będzie czegoś takiego, a w dupie to mam i znowu ogień, nie? To są wszystko symptomy utraty kontroli picia. Moi drodzy, uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która polega właśnie w swej formie przede wszystkim na utracie kontroli picia. To, co żeśmy tutaj omówili w tym filmie, wszystko się z tym wiąże. I teraz zastanów się, czy twój znajomy, który wiesz, że pije w sposób kontrolowany, wiesz, że on potrafi odmówić, wiesz, że czasami wypije, ale nie pije dużo, czy on w sposób podobny się zachowywał do ciebie, jak ty teraz, nie? Załóżmy jeszcze, o ile pijesz. I bardzo bym chciał, żebyś z tym został, przynajmniej na kilka dni i głęboko, głęboko się nad tym zastanowił. W kolejnym odcinku naszego kursu już spróbujemy zrobić taki pierwszy, najważniejszy krok, bo te poprzednie trzy filmy miały przygotować cię do tego, żeby uznać bezsilność wobec alkoholu. Żeby po prostu przyjąć to, że jakbyś nie chlał, jakbyś nie kombinował, to twoje chlanie normalne nie było. I kontroli nad piciem tak naprawdę nie masz. Bo od tego będzie trzeba wyjść. Jeżeli za tydzień zrobimy sobie ten film i uda ci się tak chociaż naprawdę przyjąć, że no chyba naprawdę kuźwa nie potrafię chlać, przynajmniej połowę roboty masz za sobą. To o tym jestem przekonany. Później oczywiście zajmiemy się różnymi rzeczami, różnymi organizowaniem życia, żeby jak utrzymać tą jakby abstynencję i zacząć fajnie trzeźwieć sobie, ale na to przyjdzie czas. Teraz bardzo bym chciał, żebyś się zastanowił nad tym, czy twoje picie w porównaniu z osobą, która na pewno nie jest uzależniona, bardzo odbiega, nie? Czy jednak z tą twoją kontrolą picia jest nie tak? I bardzo, bardzo ważne, żebyś głęboko, głęboko nad tym pomyślał. Moi drodzy, jeżeli dojechaliście do tego punktu, oczywiście bardzo dziękuję, bo to chyba jest naprawdę przydługi film dzisiaj, ale co trzeba, to trzeba. Oczywiście bardzo proszę was o łapkowanie, komentowanie, subskrybowanie kanału, bo to wszystko też gdzieś powoduje, moi drodzy, poza tym, że pompuję swoje ego, to oczywiście algorytmy YouTube'a gdzieś starają się wypchnąć te filmy, a uważam, że bardzo warto, bo uważam, że bardzo, bardzo potrzebujemy zastanowić się głęboko nad swoim piciem w naszym kochanym, wspaniałym kraju. I tu nie ma żadnej ironii w tym, no po prostu. Jest to ważne, no moje poczucie misji gdzieś tu się zwyczajnie odzywa. I oczywiście też bardzo zachęcam do wspierania kanału, za wasze wsparcie bardzo dziękuję, mnie to bardzo mocno motywuje. No i oczywiście zachęcam do dalszego wspierania finansowego. Kurs jest darmowy, no ale mówię, za zaoszczędzoną forsę z picia zawsze możesz jakieś kapslowe tutaj podrzucić po to, żeby to wszystko mogło dalej trwać i funkcjonować. I żeby zmieniać ten świat na lepsze. Myślę, że to jedne z lepiej wydanych złociszy, jakie możesz zafundować po prostu. Oczywiście, jak to zrobić, wszystko w opisie filmu. Bardzo dziękuję za to, że jesteście po prostu i do zobaczenia już w przyszłym tygodniu w kursie i oczywiście jutro w klinie. To wszystkiego dobrego. Pogody w serduchu oczywiście. Cześć.